Dzień dobry Państwu. A ostatnio mówiliśmy o sprawach wypadkowych, dzisiaj zmienimy temat. A głównie zajmuję się sprawami wypadkowymi, ale dzisiaj porozmawiamy o sprawach rozwodowych, które także robię. Powiem ogólnie o rozwodzie, bo jeżeli będziemy koncentrowali się na określonym fragmencie rozwodu, to może być dla pewnych ludzi niejasne. Ale wyjaśnijmy podstawy, co to w ogóle jest rozwód i co to w ogóle jest małżeństwo. Bo małżeństwo zawsze nam się kojarzy, że jest to instytucja miłości. Kochamy się, pobieramy się, zakładamy rodzinę. Bo czasami to kończy się dobrze, czasami kończy się to gorzej, no bo chcemy się rozwieść. Już wtedy się nie kochamy, rodzinę albo założyliśmy, albo nie założyliśmy i chcemy się pozbyć swojego partnera i partnerki, w zależności od tego, czy jestem ja, czy to inna osoba, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. I co w tym momencie musimy zrobić? Pamiętajmy jedną rzecz. Małżeństwo jest kontraktem prawnym, czyli jest to taki sam kontrakt, jaki zawieramy z kimś, na przykład na sprzedaż domu, a na kupno samochodu, tylko ma inne obwarowania, ale jest to kontrakt. Jest to obwarowane prawnymi obostrzeniami i zabezpieczeniami. W związku z małżeństwem mamy określone przywileje, mamy też określone obowiązki. I jest to później postrzegane przez państwo jako kontrakt, który jest sankcjonowany przez to państwo. Czyli jeżeli chcemy się rozwieść w odróżnieniu od wielu państw, na przykład arabskich, gdzie podobno można się rozwieść na zasadzie takiej, że idzie się do żony czy do męża i mówi się, już nie jesteś moją żoną czy moim mężem. Tutaj jest to niemożliwe do zrobienia. Musimy to zrobić w sposób prawny. Zawarliśmy ten kontrakt albo przed księdzem i wtedy jest to także sankcjonowane przez państwo, albo przed urzędnikiem stanu cywilnego, czyli tutaj to będzie sędzia, bo sędzia jest takim urzędnikiem stanu cywilnego, on udziela nam tego sakramentu, czy udziela nam podpisuje naszą umowę i musimy to rozwiązać w ten sam sposób, czyli musimy to rozwiązać poprzez działalność w sądzie. W stanie Illinois i także pewnie we wszystkich Stanach Zjednoczonych. Jedyny sposób, w jaki możemy uwolnić się od drugiej osoby, to jest poprzez rozwód, który nam orzeknie sąd. Czyli nie możemy robić tego w żaden inny sposób. Nie możemy iść do jakiegoś urzędu administracyjnego i powiedzieć, ja chcę rozwód, dajcie mi rozwód. Nie, to nie istnieje. Jedynym sposobem, w jakim możemy to osiągnąć, to jest poprzez złożenie petycji w sądzie o rozwód. Nazywa się tutaj a petition for dissolution of marriage i jest to składane w sądzie i w ten sposób możemy dostać rozwód. Czyli pamiętajmy jedną rzecz, a często dostaję te pytanie, czy ja muszę iść do sądu, kiedy będę miał sprawę rozwodową? Odpowiedź jest albo ty, albo twój prawnik, ktoś do sądu będzie musiał iść, chyba że podpiszemy wszystkie papiery, które będą pokazywały, że zgadzam się na rozwód, że wszystko jest w porządku, wtedy idzie moja małżonka, albo jeżeli to nie ja jestem małżonką, to mój współmałżonek i on dostaje to w moim imieniu i składa zeznania. Ale zeznania w sądzie są konieczne, a i do tej pory bez tego nie możemy dostać rozwodu. Czyli jeżeli złożymy tą petycję, pamiętajmy, że tą petycję musimy składać w sądzie. W jakim sądzie ją musimy złożyć? Musimy ją złożyć obojętnie w jakim sądzie w Stanach Zjednoczonych. Nie obowiązuje do tego żadna zasada, że jeżeli pobraliśmy się w Illinois, to musimy rozwodzić się w Illinois, że jeżeli pobraliśmy się w Nevadzie, to musimy się rozwodzić w Nevadzie. Nie obowiązuje też zasada, że musimy robić to w tym samym powiecie. Czyli w Illinois możemy rozwiązać nasz związek małżeński dotyczący naszego małżeństwa, które zawarliśmy dookoła świata. Czyli to małżeństwo mogliśmy zawrzeć w Nevadzie. Możemy także to było małżeństwo w Japonii, w Polsce, w Niemczech. Gdziekolwiek sobie możemy wyobrazić, możemy ten rozwód dostać w stanie Illinois. Jedynym wymaganiem jest, że musimy być rezydentem albo przebywać w stanie Illinois 90 dni przed założeniem sprawy rozwodowej. Jeżeli spełniamy ten wymóg, wszystko jest w porządku i wtedy nasz rozwód jest ważny i możemy to osiągnąć. Teraz pamiętajmy jedną rzecz,
że żeby dostać rozwód, musimy zawiadomić o tej sprawie drugą stronę. Czyli musimy mieć serwis procesowy na drugiej osobę albo w jakiś sposób dowód zawiadomienia jej. Dobrze, wszystko jest pięknie, jeżeli ta druga strona jest w pobliżu. No, jeżeli mieszkamy razem, to może jeszcze nie jest tak pięknie, ale łatwe jest wtedy do osiągnięcia zawiadomienie drugiej osoby. Ale jeżeli nie wiemy, gdzie ta osoba się znajduje, musimy użyć określonych środków prawnych, żeby zawiadomić ją o tym, że taka sprawa się toczy i czy ona ma jakieś do tego obiekcje, czy też nie. Czyli najprostszym sposobem jest, jeżeli możemy podpisać papiery rozwodowe. Podpisujemy papiery, a wszyscy podpisują papiery, ja, moja małżonka i dostajemy rozwód. To jest najprostsze. Najprostsze i najszybsze. Pamiętajmy, że tego rodzaju rozwód, który się nazywa po polsku zgodny, a tutaj nazywa się uncontested, a możemy dostać w ciągu paru tygodni. Teraz może dłużej ze względu na koronawirusa, ale z reguły jest to coś, co możemy dostać stosunkowo szybko, jeżeli się zgadzamy, nie ma większych problemów. Jeżeli są problemy, ten rozwód może stać znacznie dłużej i pamiętajmy, że nasze pojęcie, szczególnie osób, które przyjeżdżają z Polski, że zostaje wyznaczona rozprawa rozwodowa, to jest mitem. Nie ma rozprawy rozwodowej, chyba że przejdziemy przez całe postępowanie rozwodowe i wtedy to zajmuje dłuższy okres czasu i wtedy mamy rozprawę rozwodową. Inaczej to się nazywa po prostu prówa, czyli udowodnienie, gdzie składamy proste zeznania i sędzia zatwierdza to, co już wcześniej ustaliliśmy. Czyli w jaki sposób, jeżeli nie podpiszemy papierów, musimy zawiadomić drugą stronę. Pamiętajmy, że my nie możemy iść do naszej małżonki, wręczyć jej papiery, albo nasza małżonka przyjdzie do mnie, wręczy mi papiery i powiedzieć: OK, rozwodzę się z tobą, to są papiery rozwodowe. Możemy to zrobić, ale nie będzie to formalnie uznane w sądzie. Czyli tego rodzaju serwis nie będzie uznany i po tym, jeżeli ktoś się nie odezwie, nie będziemy mogli dostać wyroku rozwodowego. Czyli do tego z reguły używamy organów sądowych. Takim organem sądowym, który robi tego rodzaju serwis, jest szeryf albo specjalne organizacje, które mają specjalną licencję do serwowania papierów sądowych. Te organizacje, czy też szeryf, muszą zaserwować drugą stronę tą petycją. Czyli przyjść do tej osoby, powiedzieć: tu jest dla pani albo dla pana petycja, proszę tutaj odebrać i do widzenia. Co to oznacza? To oznacza, że ta osoba ma 30 dni na odpowiedź na tego rodzaju petycję. Jeżeli w ciągu 30 dni ta odpowiedź nie nastąpi, to możemy przyjść do sądu i powiedzieć: ta osoba nie odpowiedziała w ciągu 30 dni, ja chcę teraz dostać wyrok. I możemy dostać wyrok rozwodowy, który się nazywa default, czyli sędzia określi wszystko tak jak normalnie, bo mieliśmy serwis na danej osobie, czyli ktoś ją zaserwował papierami i dostaniemy wyrok rozwodowy, pomimo że ta druga strona nie partycypuje w sprawie rozwodowej. Jeżeli będzie partycypowała w sprawie rozwodowej, sytuacja wygląda zupełnie inaczej, no bo wtedy będziemy musieli ustalić warunki. Dlaczego będziemy ustalić warunki? Bo nie dostaniemy rozwodu w stanie Illinois do czasu, kiedy nierozwiązane zostaną wszystkie kwestie dotyczące mojego małżeństwa. Bo pamiętajmy, że rozwiązanie małżeństwa w tym momencie może być bardziej skomplikowane niż jego zawarcie. Nie chodzi tutaj już w tej chwili o miłość, nie chodzi o rozwiązanie samego związku, chodzi o cały podział majątku, czy też kwestie związane z dziećmi, które muszą być rozwiązane do czasu, kiedy nie dostanę rozwodu. Czyli tego rozwodu nie dostanę. Nie ma sytuacji, że dostanę rozwód, a później będzie decydowany podział majątku, czy też podział dotyczący naszych obowiązków do dzieci, płatności na dzieci. To wszystko musi być zrobione wcześniej i dopiero kiedy to zostanie rozwiązane, wtedy mogę dostać rozwód i wtedy sędzia podbije mój wyrok rozwodowy, bo żeby dostać rozwód, to faktycznie musimy dostać wyrok rozwodowy i w jaki sposób do tego będziemy dążyli. Będziemy omawiali w następnych audycjach. Przypominam, że nazywam się Krzysztof Buchcar. Praktykuję prawo w stanie Illinois w 35 lat. Główny numer 773-385-9010. Proszę dzwonić na ten numer, jeżeli Państwo chcą się umówić na spotkanie. Główne biuro na 6245 West Belmont, tutaj w Chicago. Dziękuję, do usłyszenia w następnej audycji.